Najlepsi z najlepszych to laureaci plebiscytu Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej. Kibice i czytelnicy po raz kolejny oddali swoje głosy. Najwięcej, bo aż 10 547 punktów trafiło na konto słowackiego piłkarza występującego na pozycji pomocnika w klubie Górnika Zabrze Romana Gergela. Statuetkę w imieniu najlepszego sportowca odebrał prezes zabrzeńskiego klubu. Za to dziękujemy. Obiecujemy, że wszyscy w Górniku będziemy pracować ciężko po to, żeby państwo z Górnika byli dumni. Tytuł najlepszego trenera minionego roku trafił do szkoleniowca Górnika Zabrze Leszka Ojrzyńskiego. Na pewno widać to, że w Zabrzu Górnik jest znaczącą siłą i nie zdobywamy mistrzostwa, nie jesteśmy w czubie, a dużo mamy, że tak mówię, zwolenników i dla nich trzeba grać, dla nich trzeba trenować, ale nadzieja jest wielka, wiara jest w nas i musimy wszystko zrobić, żeby za rok stanąć na podobnych miejscach. Podczas balu sportowca Grodzki Szkolny Związek Sportowy uhonorował także najaktywniejszego nauczyciela wychowania fizycznego. Statuetka trafiła w ręce Wiktora Borowskiego, nauczyciela szkoły podstawowej nr 7. Ze sportem na co dzień od małego byłem, też jako mały chłopaczek. Jeśli uganiałem się za piłką, kopałem ją. Później przyszły inne pasje, inne sporty, inne zainteresowania i tak po tej linii poszedłem później też do szkoły średniej. Po szkole średniej jakoś tak samo poszło, że wybrałem AWF i pierwsze zawody z dziećmi, pierwsze zajęcia i to tak, że tak powiem, z dnia na dzień człowiek się utwierdza w tym, że jest tam, gdzie powinien być, bo raz, robi to, co lubi, a to jest najważniejsze w życiu, ma kontakt z dziećmi i że tak powiem, rozpowszechnia ten sport. Angażuje dzieci do sportu i to jest bardzo fajne. Zabrze stawia na sport i nowoczesną infrastrukturę sportową. Dzięki modernizacji stadionu już za niespełna 2 tygodnie po raz pierwszy mecz Górnika Zabrze będzie mogło zobaczyć ponad 24 tysiące kibiców. Ostatnio w Zabrzu wybudowaliśmy i basen, i bieżnię, i halę tenisową. Teraz zmagamy się ze stadionem Górnika Zabrze, ale patrząc na tych ludzi, słuchając o ich sukcesach, jestem przekonana, że warto, że ci ludzie na to zasługują. Zabrzenie na to zasługują, bo z jednej strony obserwujemy wspaniałych sportowców, ale z drugiej strony my kibicujemy tym ludziom. Sport jest w Zabrzu silny, będzie w Zabrzu silny. Tak naprawdę od nas zależy, od naszego kibicowania, jak wielkie sukcesy będą osiągali nasi sportowcy. Bal sportowca tradycyjnie organizowany w czasie karnawału od lat integruje sportową społeczność.